Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam odnośnie nawożenia maliny letniej, kiedy tak naprawdę zacząć nawożenie. Tutaj stosuję właśnie na nawożenie maliny letniej, gdy widzę, że już ta malina, właśnie już jest w tym procesie naprzmiewania pąków. No i tutaj bardzo ważne jest to właśnie nawożenie, i w głównej mierze od tego zależy wielkość plonu tych malin. Tutaj bardzo ważne jest właśnie nawożenie azotem, i tutaj właśnie stosuję właśnie nawóz jaramila, który tak naprawdę posiada te wszystkie składniki. Tutaj jeszcze dopowiem, że azot zawarty właśnie w nawozach jaramila występuje w dwóch formach: azotanowej oraz amonowej. Dzięki temu to efektywnie właśnie wpływa na wykorzystanie plonu twórczego składnika pokarmowego, jakim jest azot. Pamiętajmy także, że dobrze jest, jeżeli stosujemy jakiekolwiek nawozy właśnie teraz wczesną wiosną, to żeby też zaopatrzyć właśnie te rośliny w fosfor, oraz potas, bo to też jest właśnie bardzo ważne i dlatego właśnie stosuję ten nawóz Jaraf Mira. Bo on ma już te wszystkie właśnie składniki, że naszego rośliny tak naprawdę na starcie będą miały dużo tego wszystkiego i, i będą obficie nam plonować. Takie nawożenie stosuję tak co 3-4 tygodnie i robię to tak naprawdę w takich dwóch, trzech dawkach, mniej więcej tak garścią staram się rozsypać pod każdy krzaczek. Później wystarczy lekko zruszyć właśnie ziemię. Możecie później też od razu podlać, chyba że to robicie takie nawożenie przed opadami deszczu. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś... Jest na etapie sadzenia malin. To też oczywiście do każdego dołka możecie dać nawóz.